Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to krótka informacja o nadchodzącym evencie, który zorganizowali twórcy gry razem z wieloma influencerami, z wieloma twarzami tej gry, można by powiedzieć, z wieloma generalnie osobami, które tworzą jakieś materiały na YouTube'a, na Twitch'a i tak dalej. Mianowicie jest to event Fight for Love. Zaraz przedstawię, o co z nim chodzi. Przedstawię wam też, w sumie to link do strony będziecie mieli w przypiętym komentarzu, będziecie mieli prawdopodobnie w opisie tego filmu i jeszcze wrzucę na wszelki wypadek na Discorda, więc tam możecie wbijać, bo mamy tutaj stronkę, jak widzicie, na której możemy głosować. Na której możemy głosować na influencera i możemy również głosować na ilość jego zwycięstw. Zwycięstw, które będą w kolejnym materiale. Do tego wszystkiego zaraz myślę, że na spokojnie przejdę, ale na wstępie. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. Teraz możecie zjechać i to zrobić, dlatego że zostałem zapytany, jak pewnie wiele innych twórców, czy chcą brać udział w czymś takim i zgodziłem się. Więc jeżeli chcecie, żebym zawsze się godził, można by powiedzieć, i brał udział w takich specjalnych wydarzeniach, bo to jest w sumie dla was, żebyście wy tam wygrali, bo nagrodą główną, to może od tego zacznę, jest 3000 grzybów, więc jest to bardzo dużo. Zaraz przedstawię, o co chodzi, jak można wygrać i tak dalej, to oczywiście do tego sobie na spokojnie przejdziemy, no ale to jest naprawdę, naprawdę dużo, coś takiego zostało wymyślone, myślę, że dość ciekawe, można by to oczywiście jeszcze zmodyfikować, no ale to na spokojnie. Na wstępie, tak jak mówię, subik z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, łapka w górę, żebym brał więcej razy udział w takich akcjach, żebym generalnie we wszystkim brał w sumie udział, dla mnie to jest ok, jak najbardziej, dlaczego by nie. No i jeszcze możecie napisać komentarz, co wy sądzicie o takiej akcji, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, co byście zmienili i tak dalej, i tak dalej. To również możecie się tam zostawić po sobie jakiś ślad. No i okej, mamy tą stronkę, tak jak już wspominałem, będziecie ją mieli w przypiętym komentarzu, będziecie ją mieli w opisie tego filmu. Jest to strona, na której możecie głosować. Fight for Love, teraz będą walentynki, bodajże w poniedziałek, 14 lutego i właśnie z tej okazji twórcy postanowili, że przygotują taki specjalny event. Event, w którym można, tak jak już wspominałem, wygrać 3000 grzybów. Na czym to polega? W kolejnym filmie, który prawdopodobnie u mnie na kanale pojawi się w sobotę o godzinie 16, tak mi się wydaje, będę robił walki na arenie. Walki na arenie, które będą polegały na tym, że po prostu będę wchodził w arenę i z tych trzech przeciwników, których mi wylosuje, będę wybierał jednego i z nim walczył. I tak naprawdę będę to musiał zrobić 50 razy, więc bardzo dużo, i wy możecie już w tym momencie zgadywać, ile razy wygram w tym swoim filmie, ile razy uda mi się właśnie wygrać. Myślałem, czy mówić wam, którą klasą będę to robił, na którym koncie, na którym serwerze, ale stwierdziłem, że nie, że w sumie nie ma sensu, dlatego że to by mogła być dla was zbyt duża podpowiedź, no a tu wiadomo, chodzi o to, żeby ktoś po prostu zgadł, po prostu miał szczęście i tak dalej. Więc nie powiem wam, na jakim serwerze. Serwer, z tego co wiem, mogę sobie wybrać dowolny. No i zasady wyglądają tak, że muszę zacząć robić te walki na arenie do momentu pierwszej przegranej. Jak pierwszą walkę na arenie przegram, to wtedy startuje tak jakby licznik. I ten licznik będzie tam w filmie umieszczony i będziecie widzieć, ile razy przegrałem, ile razy wygrałem. No i tak jak mówię, film pojawi się prawdopodobnie w sobotę o godzinie 16. Głosowanie na tej stronie zamyka się, z tego co wiem, nie pokażę wam, kurde, bo w inny sposób trochę nagrywam niż zawsze, ale z tego co pamiętam, w piątek o godzinie 15, więc macie tak naprawdę niecałe dwa dni, żeby zagłosować. Także mówcie znajomym, przesyłajcie tą stronkę w waszych gildiach, no róbcie generalnie co tylko możecie, bo może komuś się uda, jak nie wam, to może jakiemuś waszemu znajomemu uda się zgadnąć i po prostu wygrać. I teraz tak, o co chodzi na tej stronie? Wchodzicie na nią, tak jak mówię, linki tam będą, tak jak już wspominałem, gdzie, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to możecie pytać, to tam będę podsyłał w odpowiedziach i tak dalej. No i wybieracie influencera. Z influencera macie tutaj bardzo dużo do wyboru, no i oczywiście wybieracie neutrala. Z tego co wiem, można tylko raz zagłosować, pewnie to jest jakoś tam sprawdzane mailowo i tak dalej, więc po prostu, no, nieważne czy zagłosujecie, na przykład jak zagłosujecie u mnie i u kogoś innego na ten sam adres e-mail, no to i tak będziecie się liczyć, z tego co wiem, pojedynczo, więc nie ma sensu jakoś tam, że tak powiem, no próbować, nie? Próbować oszukać czy coś, no bo to się mija z celem. Także wybieracie oczywiście mnie z listy, no i tutaj wybieracie liczbę moich zwycięstw. Możecie wybrać od 0 do 50, bo tak jak mówię, będę tych walk robił 50. Także jak sobie już to wybierzecie, to dajecie swój nickname. Najlepiej, żeby to był nick z gry, wydaje mi się, tu akurat nie jestem pewien, no ale lepiej po prostu swój nickname.
i tutaj dajecie swój adres e-mail. E-mail myślę, że w ten sposób, żeby po prostu, w sensie po to, żeby tam się z wami skontaktowali, jak akurat będziecie szczęśliwcami, którym uda się po prostu wygrać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że to by było po prostu rozsądne. No i teraz tak, z tego co wiem, od każdego youtubera, tak jak liczyłem, to mamy tutaj na liście 29, od każdego youtubera wygrywa jedna osoba, więc łącznie macie, wiadomo, łącznie w puli jest tam 29 razy 3000 grzybów, od z każdego community może wygrać jedna osoba. I teraz tak, co jeżeli kilka osób zgadnie jakby tą liczbę, która będzie tam na tym filmie, wtedy oni trafiają do takiej maszyny losującej, powiedzmy, no i wtedy zostanie wybrana jedna osoba i dopiero wtedy wygra. No wiadomo, jest ciężko, bo ludzi na pewno będzie dużo, chociaż no mamy tutaj, kurczę, 50 numerków, nie? Więc różnie to się wszystko może potoczyć. Wątpię, że aż tyle osób zgadnie tak idealnie, nie? Co do jednej wygranej. No ale tak jak mówię, wtedy z tych wszystkich, którzy zgadnęli, wszyscy są do takiego bębna losującego, no i wtedy wygrywa jedna osoba i dostaje te 3000 grzybów. Także tak to będzie generalnie wyglądało. Przypominam, tutaj oczywiście liczba zwycięstw, tutaj swój nick najlepiej z gierki, no i tutaj maila, możecie tego co macie do Shakesa, ale z tego co wiem nie musicie, możecie jakiegoś innego, to jest generalnie do kontaktu. No i zaznaczacie, że jesteście człowiekiem, no to jakby logiczne. Wybieracie obrazki, które zawierają tylko autobusy, to chyba te trzy będą, no i dokładnie, i jestem człowiekiem i mogę tą ankietkę swoją wysyłać. Ja tu nie chcę nic wysyłać, żeby nie było, że tam się sugeruje czy coś, no ale wy jak najbardziej możecie do piątku następnego, to będzie chyba 11 bodajże, tak, chyba 11 luty do godziny 15 możecie w tym brać udział. I tak jak mówię, 3000 grzybów, to już chyba powiedziałem, film chyba będzie, to już wspomniałem, w sobotę o godzinie 16 planuję go wrzucić. I co tutaj więcej jeszcze mogę wam powiedzieć? I chyba tyle, i chyba nic więcej tak naprawdę nie mam do dodania, wydaje mi się, że wszystko co miałem to powiedziałem, także życzę oczywiście wszystkim powodzenia, rozsyłajcie tak jak mówię tą ankietę, ten link, wysyłajcie tam swoim znajomym i tak dalej, nie będę wam mówił co za klasa, żebyście mieli trudniej znaleźć, myślę, że się nie obrazicie. I co, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, komentarzy i subujcie z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi. I w zasadzie jeszcze chyba coś wam miałem powiedzieć, ale mi wyciekło z głowy i pewnie mi się przypomni dopiero później. No ale dobra, nieistotne. To chyba wszystko. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście albo coś, macie jakieś pytania, no to oczywiście piszcie w komentarzach, postaram się każdemu odpisać. To by było na tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Zostawiajcie, tak jak już mówię, komentarze, łapki w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem i co tam jeszcze można, to róbcie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!